Hej, hej, witajcie na podcaście. Tym razem spotkałem się z Piotrem Szychowskim, a skoro jest Piotr Szychowski, to trzeba pogadać, czy mamy zamiar pogadać na temat giereczek Star Warsowych, ponieważ no, jest duży temat, myślę, do omówienia, czyli gra Star Wars od Quantic Dream, której to zapowiedzi mamy się doczekać zupełnie niedługo. I wspominałem o tym na poprzednim podcaście, gdzie tak żeśmy przelecieli tylko przez newsy, takie Star Warsowe, serialowe i growe też, ale teraz no jakoś tam musimy rozwinąć ten temat, dlatego że o ile no, zbliżająca się gra Star Warsowa, czyli Lego, mnie jakoś tam, no czekam na nią oczywiście, ale nie żebym, prawda, się pocił straszliwie na jej myśl, no to na myśl o grze od Quantic Dream to już zdecydowanie no serduszko bije zdecydowanie szybciej. Witam cię, Piotrze, bo ja tak za długi wstęp zrobiłem. Nie, masz wspaniałe wstępy. Ja jak zawsze bardzo uwielbiam słuchać twojego głosu, więc witam cię, Piotrze. Witam słuchaczy. Bardzo się cieszę, że mogę po raz kolejny gościć tutaj na podcaście Biblioteki Osus, tudzież Startoku, tudzież każdej innej nazwie. Jak zwał, tak zwał. Na wstępie w formie autoreklamy, dzisiaj tak wyjątkowo, trochę inaczej odchodząc od schematu, chciałbym zaprosić wszystkich słuchaczy na mój kanał Twitch Szyszko przez 2 na końcu. Gdzie streamujemy. Tak, no właśnie dlatego nietypowo chciałbym zaprosić, bo zazwyczaj robię autoreklamę i zapraszam, ale dzisiaj postanowiliśmy postreamować na żywo nasze nagranie. Więc taki materiał trochę zza kulis, żebyście mogli zobaczyć nasze twarze, jak dywagują na temat Gwiezdnych Wojen. Będzie to dostępne właśnie, no nie wiem, chyba przez miesiąc. Ten zapis taki też z wideo, bo na tyle mi na tą chwilę pozwala Twitch. Więc dla chętnych zapraszam. Piotrek też na pewno wmontuje link w materiale wideo. Albo nie. Albo nie, ale na pewno to zrobi, bo mnie bardzo lubi. A tymczasem, nie przedłużając, lećmy z naszym mięskiem, czyli właśnie grom Star Wars od Quantic Dream. Gra teoretycznie ma być zapowiedziana 9 grudnia, czyli całkiem niedługo. W ogóle ten 9 grudnia to tak na marginesie się w ogóle przewija ciekawie. Ponieważ 9 grudnia przeczytałem, ma być jakiś update do... Jezu, jak się nazywa ta gra RPG ostatnio wydana, gdzie nie ma walki? Disco Elysium. Dzisiaj ma być dodatek do Disco Elysium, który wprowadzi język polski. I trochę na to tak, to akurat ten 9 grudnia wiąże się z tym, że to jest dzięki uprzejmości, znaczy nawet nie uprzejmości, tylko ciężkiej pracy firmy Koch Media, polskiego oddziału, Disco Elysium będzie dostępne w Polsce w pudełkach i jednocześnie sprzęga się to właśnie z tą aktualizacją, która wprowadzi język polski, więc Koch Media nie dość, że zostało dystrybutorem tej gry w pudełkach w Polsce, to zawalczyło o tą polską lokalizację. Ja sam zamierzam położyć łapki na tej grze, ponieważ jest to naprawdę bardzo specyficzne RPG. Można by powiedzieć, że staroszkolne, aczkolwiek... Nie ma w nim walki. Nie ma w nim walki, ale jest mnóstwo nietypowych rozwiązań, nawet jak dla gatunku RPG. I już teraz mogę polecić ją każdemu. Jeżeli na pewno o niej słyszeliście, bo ona zgarnęła mnóstwo branżowych nagród, mimo że jest to gra... Ja ją kupiłem, ale właśnie nie było okazji na to, ale jest tam, no niestety, znaczy niestety, no to zależy. Jest dużo czytania, więc czekam trochę z zaczęciem tej gry, akurat dobrze, że na święta. Zdecydowanie tak, bo jest to też gra nietypowa, jest to gra depresyjna miejscami, bardzo autoironiczna, bardzo potrafiąca też kopać, że tak powiem brzydko, po jajach gracza. To jest takie przeżycie wręcz. Ja mam nadzieję, że grając już w wersję, bo będę chciał sięgnąć po wersję xboxową, konsolową i właśnie po polską wersję, że już grając w tę konkretną wersję będę mógł nazwać Disco Elysium nowożytnym, współczesnym Planescape Torment, czyli moim ukochanym RPG-iem wszechczasów. On akurat się dzieje w świecie fantazy, ale tam też było mnóstwo czytania, tam też można było bez walki mnóstwo gry przejść. Tutaj akurat tematy poruszane są bardziej współczesne, ponieważ mamy tam totalitarne państwo, mamy tam pewne zawiłości polityczne, więc to nie jest gra fantazy, tam nie ma magii i miecza, ale na pewno jest to gra
no nie tuzinkowa, więc wiem, że odbiliśmy mocno od tematu Star Wars, ale to jest taki, to jest taka perełka, nad którą warto się pochylić. Tak, no i właśnie dużo czytania, tak jak powiedziałeś, dużo tej, takich ironicznych dowcipów, które, no, do których trzeba naprawdę bardzo dobrze na takim już... No, metapoziomie wręcz, metapoziomie. No, tak, I mieć też, słuchajcie... mieć też, słuchajcie, nastrój do tej gry i właśnie chwała za to Koch Media i twórcom Disco Elysium, że robią ten polski język, ponieważ właśnie dzięki temu ja sam trochę liznąłem Disco Elysium już w wersji angielskiej, ale bardzo się cieszę na tą polską wersję, bo dzięki temu będziemy mogli doświadczyć tej gry w pełni, bo mówię, tam ten scenariusz opiewa na grube tomiszcza i ciężko nawet znając angielski. Zaczęło się od 9 grudnia. Zaczęło się od 9 grudnia. A czy przypadkiem w tym okresie nie jest prowadzona gala The Game Awards? Możliwe. Ponieważ właśnie, coś tak mi dzwoni. Tak, bo to powinien być grudzień, a właśnie na tej gali, już abstrahując od Disco Elysium, dzieje się tak, że mają miejsce liczne ważne zapowiedzi. The Game Awards wyrasta rangą trochę nawet do takich wydarzeń jak targi E3 w czerwcu, które są w Los Angeles, czy targi Gamescom w Kolonii, które są w sierpniu. Żeby daleko nie szukać przykładu, w zeszłym roku na The Game Awards, czy w zeszłym, czy jeszcze w poprzednim, Xbox pokazał po raz pierwszy światu nową generację konsol, jak będzie wyglądać. Nie na swojej imprezie, nie na gdzieś tam targach E3, tylko właśnie na The Game Awards, więc to jest ważne wydarzenie z punktu widzenia graczy. Więc mówię, nie wiem, nie chcę, żebyście nas poprawiali, czy akurat Game Awards jest w tym terminie, ale na pewno na Game Awards w grudniu możemy spodziewać się wielu wydarzeń. Więc ten grudzień będzie upchany wydarzeniami i ogłoszeniami, stąd też pięknym kołem zataczając, możliwe, że dowiemy się więcej o nowej grze Quantic Dream Star Warsowej, która ma nosić tytuł pod tytuł? Roboczy tytuł Eclipse. Roboczy tytuł ma Eclipse, taki nam wyciekł. No i tutaj, bo ja zacząłem w ogóle wypowiedź od tego, że troszkę szybciej mi serduszko zaczęło bić, dlatego że no można narzekać na gry Quantic Dream. Akurat Detroit Became Human było całkiem niezłe. Heavy Rain zebrało różne opinie. Press X to Jason. Tak, press X to Jason. Wiem, bo akurat mam to na świeżo, tą grę. Było jeszcze tam, jakaś jeszcze jedna była taka całkiem fajna, Beyond Two Souls, z tą aktorką, która teraz jest Ellen Page, ale też ze wspaniałym i niepodrabialnym Willemem Dafoe, którego ja osobiście ubóstwiam, no i którego, jak wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, doczekamy się w najnowszym filmowym Spider-Manie No Way Home pod postacią Green Goblina, więc to ja już zacieram rączki. No i tak, Beyond Two Souls było całkiem niezłe, no bo to w ogóle, no, bo to może tak jakoś jest, że jak mówimy Quantic Dream, to myślimy o Davidu Cage'u, tak? David Cage, czyli taki twórca gier, które są takimi przygodówko-filmami interaktywnymi, tak to można nazwać. W każdym razie tak, no... Na razie te trzy gry, tam o których mówimy, one mają jakby zasadniczy plus, na który czekamy. To znaczy mają historię i są singlowe. Mają filmową historię i są singlowe. W związku z tym, no to jest właśnie to, co chyba czekamy w Star Wars, nie? Tak, zgadzam się z tym. Tutaj jeszcze szybka adnotacja dla naszych słuchaczy. David Cage, którego przywołał Piotr, no niejako jest to szef studia właśnie Quantic Dream, który stał na czele od lat tych projektów. Właśnie pilnował tego zgodnie ze swoją wizją, by te gry były na maksa filmowe, więc czy Detroit, czy Heavy Rain, czy właśnie nawet to Beyond Two Souls, które jest akurat najgorszą z tych trzech odsłon, biorąc pod uwagę oceny na branżowych portalach, to on zawsze zgodnie z tą swoją wizją tworzył te gry wraz z zespołem,
Te gry miały być właśnie na maksa filmowe, na maksa przechodzić się same niejako. Tam były wplatywane elementy QTE, czyli Quick Time Events, czyli tak naprawdę musieliście naciskać, wiecie, przyciski w odpowiedniej sekwencji. W odpowiedniej sekwencji, w odpowiednim momencie, ale te gry zawsze ich wizytówką była fabuła, mocna fabuła, mocna historia z pomysłem na siebie, ale też szczególnie w Detroit Become Human, które miałem przyjemność też skończyć, ponieważ grałem w poprzednie gry Quantic Dream, ale z tych trzech właśnie ostatnich wymienionych tylko Detroit Become Human skończyłem. To niewątpliwą zaletą Detroit jest to, że ona się mega, mega rozgałęzia i możemy mieć tak naprawdę poszczególnych wątków, poszczególnych wyborów. No właśnie, bo poza Quick Time Events te gry dostarczały też mnóstwo wyborów tego, jak mogła się potoczyć fabuła, ale nie musiała. To było właśnie wizytówką tych gier i to jest najfajniejszą rzeczą. I to jest właśnie zasadnicze pytanie, czy ta kolejna gra, Quantic Dream, ten Star Wars Eclipse, być może ten tytuł przetrwa do premiery, zobaczymy. Czy to będzie kolejna gra Davida Cage'a, filmowa gra, która przechodzi się sama z nastawieniem na wspaniałą fabułę? Czy może odejdą... I rozgałęzienia wątków. I rozgałęzienia wątków. Czy może jednak odejdą od niej na rzecz bardziej efektownej akcyjniakowej gry akcji? W sensie gry, a nie filmu. Tak, a nie takiego doświadczenia filmowego. Tego nie wiemy, chociaż... Wiele właśnie plotek wskazuje na to, że Quantic Dream bada różne narzędzia, bada różne ścieżki tworzenia gier po to, żeby bardziej dostarczyć nam grę w stylu Tomb Raidera czy Uncharted, a nie typowego doświadczenia, jakie serwowali do tej pory. Bo tutaj zacytuję newsa, którego zresztą ty przysłałeś, portal PPE. Pisze coś takiego: gra powstaje od około 18 miesięcy, jednak nie będzie to klasyczna produkcja tego studia, do której zdążyliśmy już przywyknąć. Czyli no właśnie zdążyliśmy przywyknąć do filmowych opowieści z Quick Time Eventami. 18 miesięcy, no to jest, żeby zrobić bardzo dużą grę, to nie jest dużo czasu. Natomiast jest to wystarczająco dużo czasu, żeby powstał tak zwany vertical slice, czyli coś, co można już jakoś tam pokazać, nie? Czyli już warto coś, też co... pamiętać, że... I jeszcze jest inna informacja, do tego dążę. Autorski silnik gry Quantic... bo ja coś źle przeczytałem. Że oni będą musieli zmienić silnik swój, bo ten silnik, który oni mają i wykorzystywali i rozbudowywali na rzecz właśnie tych poprzednich gier, no to on świetnie renderuje twarze, na przykład świetnie robi animacje, świetnie oddaje, nie wiem, ruchy gałek ocznych, bo to czytanie emocji z twarzy jest mega ważne w tych grach. Natomiast no, się średnio nadaje do akcyjniaków, gdzie biegasz i coś robisz, a nie tylko oglądasz to, czy w dużej mierze nie tylko oglądasz, więc no to jest jakby tutaj też istotna informacja, którą można wyczytać na PPE. I coś zacząłeś, bo ja się wciąłem. Tak, warto też zwrócić uwagę na to, że o ile 18 miesięcy w perspektywie game devu, tworzenia produkcji gry takiej typowej, w zależności od gry i budżetu, to jest albo dużo, albo mało. Tak, weźmy pod uwagę to, że Quantic Dream, które tworzy gry, które stoją głównie na sesjach motion capture, to jest pytanie, czy 18 miesięcy progresu to jest dużo czy mało, bo o ile tworząc grę, typową grę, tak, akcji, gdzie dział fizyki pracuje nad fizyką, gdzie dział modeli pracuje nad modelami, to czy przy takiej grze, która jest oparta o sesję motion capture, czyli o nagrania z aktorami, którzy muszą wygłaszać dialogi, wchodzić ze sobą w interakcję, to wszystko musi być nagrywane kamerami, prawdopodobnie w jednym studiu, ponieważ bardzo często to jest tak, że wiecie, dwóch aktorów na scenie, green screen, czyli na zielonym tle, dwóch aktorów stoi i 32 kamery dookoła, tak, pełna perspektywa 360, łapie każdy ich ruch, dodatkowo kamery podwieszone na twarzy, elementy strojów, ubrań, które też odzwierciedlają ich ruchy. Pytanie, czy właśnie przez 18 miesięcy, ile jesteś w stanie nagrać takich scen, no bo nie oszukujmy się, podejrzewam, że
to nie jest tak, że oni mają 6 takich pokojów i 6 naraz takich sesji motion capture. Tym bardziej, że no, zazwyczaj w grze, jeżeli mamy bohatera, to jest to jeden bohater, dwóch, maksymalnie 3 pierwszoplanowych bohaterów. To tutaj mi się rodzi to takie, wiesz, taka lampka, ale się zapala, nie? Wiesz, no, znaczy, do czego ja zmierzam z tą informacją, że tam 18 miesięcy, czy to dużo, czy mało, bo jednak, jeśli już do tej prezentacji dojdzie tego 9 grudnia, to chciałbym zobaczyć coś więcej niż z tej, niż ta zapowiedź remake'u Kotora, nie? Gdzie po prostu... To był teaser. Po prostu... Wyszedł... Zapalił swój miecz Revan i tyle, czyli coś, co 3 studentów w Blenderze składało w tydzień, nie? No dobrze, Piotrze, ale tak for the records, i tak się zestrałeś, no. No kurde, przepraszam, no, za wiadomo, brzydkie słowo, ale, wiadomo. Ale zestrałeś się ze szczęścia. Nie, 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 znaczy, nawet nie dlatego, znaczy trochę mnie tutaj jakby właśnie to, co powiedziałem, cieszy informacja, że to, jakby historia studia wskazuje, że to będzie singlowa gra nastawiona na, czy najprawdopodobniej to będzie singlowa gra nastawiona na historię. Tak? Dlatego, że no oczywiście single, który należy do kanonu z Battlefronta 2, no jest okej, ale umówmy się, no dupy nie urywa. Fallen Order, bardzo przyjemna, bardzo fajna gra, no ale no, ja chcę jakby więcej historii opowiadanych w grach, nie? Że mamy filmy, mamy seriale i mamy historie opowiedziane w grach w tym świecie Star Wars. I to jest myślę tutaj nadzieja na lepsze jutro. Na lepsze jutro, tak. Na myślę... nową nadzieję. To ja chcąc z kolei spiąć to niejako klamrą i podsumować ten temat. Mhm. Mam cichą nadzieję, ponieważ no, na tą chwilę mamy tyle informacji, ile mamy, czyli w zasadzie nie mamy informacji, jak zawsze na naszych podcastach, no ale to musicie winić twórców gier, nie nas. My pracujemy na tym, co mamy w internecie, tak. Mam cichą nadzieję, że nawet jeśli Quantic Dream odejdzie od swojego silnika, odejdzie od swoich klasycznych założeń, czyli zrobienia filmowej gry z quick time eventami, to ta ich, to takie sedno tego studia, czyli to, że ta dusza. Gra będzie dusza, to jest bardzo ładnie powiedziane, dusza, to, że maksymalnie jest maksymalny fokus na to, żeby to była dojrzała historia z wyborami. Nawet i szczerze powiem, nawet się będę cieszył, jeżeli wprowadzą tam więcej gameplay niż takie zwykłe quick time events. No bo ja lubię grać w gry. Niekoniecznie muszę oglądać grę, która jest filmem. Nawet to lubię. Niech wprowadzą jak najwięcej elementów gameplayowych, ale niech nie utracą tego pierwiastka swojej oryginalności, który sprawia, że gry Quantic Dream, czy ich lubicie, czy ich nie lubicie, to są po prostu gry Quantic Dream. I tego sobie i wam, i twórcom życzę. No i mam nadzieję, że w grudniu dostaniemy jakąkolwiek zapowiedź Star Wars Eclipse od studia Quantic Dream i będziemy mogli sobie trochę szerzej z Piotrem podywagować na ten temat. I myślę, że będziemy mogli kończyć, mając jeszcze na sam koniec taką... Jeden króciutki temat, tak. Króciutki temat, taki, słuchajcie, bonus dla was, naszych wspaniałych słuchaczy. Tak, ponieważ też ostatnio Piotrowi podrzuciłem. Tak, że jeden z fanów przygotował Battlefronta, z tego co widzę, tego Battlefronta 2015, czyli tego od DICE. Pierwszego Battlefronta Pierwszego Battlefronta od DICE, przygotował do niego modyfikację, która wprowadza ray tracing. No i rzeczywiście gra odpalona na RTX-ie 3090, czyli karcie graficznej w tej chwili. Która kosztuje teraz tyle, ile kawalerka w Warszawie. I nie wiem, co gorsze, czy cena tej karty, czy cena kawalerki w Warszawie. Ale wiesz, jak kupisz tą kartę zamiast kawalerki, to już nie musisz inwestować w ogrzewanie. Też, to pomyśl o tym. Tak, odepnę sobie tą kartę pod mostem, wiesz, świętokrzyskim. No, dobrze. I ci będzie dmuchać na stopy. Jest mod, który, i ten mod ma być dostępny za darmożkę na przełomie 21-22. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak to zostało zrobione. W sensie musiał podmienić tekstury i musiał podmienić silnik renderujący. No siedział i biegał dosyć z latarką mocno i zupełnie nie wiem. Znaczy inaczej, modele do Battlefronta pierwszego, to nawet był taki filmik puszczony przez DICE, był, no oni chodzili rzeczywiście, tam nagrywali te otoczenie, robili skanowali skanowanie obiektów do gry.
No, tylko no oczywiście potem, żeby ta gra działała i zresztą optymalizacja Battlefronta zarówno tego 2015, jak i 2017 jest całkiem niezła, no więc potem musieli pocinać. Oczywiście twórcy z DICE musieli pościnać te tekstury, musieli pościnać te modele. Natomiast no, on to jakoś zrobił, nie wiem, użył algorytmów AI, żeby to opodbijać. No i rzeczywiście, słuchajcie, na komputerze, na potężnym komputerze z NASA, jak tutaj wmontuję filmik, no wygląda to obłędnie. Jeszcze weźmy pod uwagę, że jak ja ściągnę to z YouTube'a i wmontuję do tego filmiku, to tam nie będzie pewnie jakiś... To jest podwójna strata jakości. Tak, no to jest podwójna strata jakości, natomiast no skoro to już na YouTubie wygląda tak obłędnie, to gdybym miał taki sprzęt i odpalił to na potężnym sprzęcie, na monitorze 4K, no to byłaby masakra. Z tego co widziałem ten filmik, to są same tylko statyczne obrazki, w sensie ciekawe jakby się zachował, pewnie komputer by umarł, jakby tam jeszcze doszła pewnie, akcja. Pewnie nawet jego komputer wybuchy, tak, biegający przeciwnicy, wybuchy i tak dalej, no ale jakby, ale wiesz co, ja się w ogóle zastanawiam, znaczy, po co? Why? Why? Wiesz co, mieliśmy jeden taki odcinek StarTalka, gdzie mówiliśmy o tym, że spełnianie się w swoim hobby, modyfikowanie rzeczy może cię zaprowadzić naprawdę daleko, no szczególnie w game devie, gdzie gracze testują nie tylko swoje umiejętności, nie tylko swoje pomysły, często swoją cierpliwość, bo bardzo często to wymaga najwięcej wkładu czasu, a dużo mniej w umiejętności. Po prostu komuś się musi chcieć, żeby coś zrobić. Codziennie potem siadać na kilka godzin. Tak. Za darmo, tylko po to, że ci się chce, ale potem bardzo często to owocuje, bo co i rusz słyszymy, słuchajcie, czy czytamy, że jakieś studio zatrudniło modera, tak jak, czy nawet jak przed laty, wiecie, wielkie firmy do dzisiaj pewnie to robią, zatrudniają hakerów, którzy się najpierw włamują na ich serwery. No bo, wiecie, no po co jest walczyć z kimś, kogo można przejąć, nie? I tak samo jest właśnie w game devie, więc ja kibicuję takim inicjatywom. Nawet jeżeli tego nie włączę i nie sprawdzę, bo mój komputer, a już pomijając to, nawet konsola to zapomni, nie będzie w stanie czegoś takiego odtworzyć. Kibicuję mega takim projektom, bo to są ludzie z pasją, którzy chcą coś udowodnić sobie i światu. Więc wielkie propsy. Na pewno jeżeli dostaniemy grywalną wersję, która będzie działała na przykład na trochę starszych RTX-ach. Albo nawet jeżeli nie będzie działała nam, to będzie grywalna i ludzie zaczną trochę to komentować. Na pewno do was wrócimy z tym tematem. A na dzisiaj to chyba wszystko. Całkiem tak, no dwa tematy. Materialik. Tak, czasowo też was nie zanudziliśmy. Żeśmy z tym nie Star Warsowym tematem na początku popłynęli. Ale wychodzę z założenia, że fani Star Wars są ogarnięci mocno, w związku z tym lubią też nie tylko tematy Star Warsowe, ale również około pochodne około też. Około growe. Ja, w ogóle... że ja myślę, po pierwsze, myślę, że warto, a po drugie, okej, można mnie nie lubić, ale jeżeli Piotrek mnie zaprasza, to wiadomo, że będzie pitolenie o grach, więc sorry, natomiast, no sorry. Tak, ale... żeby to spiąć z tym... z tym, co zaczęliśmy na początku, to zobacz, szybsze serduszko by było znacznie bardziej, gdyby było takie Star Warsowe Disco Elysium, czyli takie niby starodawne, bo to zawsze mówiłem, że gry Star Wars się ominęły ten etap izometrycznych RPG-ów, tak, Falloutów, Baldurów, wtedy nie było Star Warsów. No tak, mieliśmy gier... tylko izometrycznego RTS-a, czyli tak. Battlegrounds Galactics, które było de facto modem do Age of Empires. Tak, tak, tak. No a potem się pojawił KOTOR, który był już w pełnym 3D. Nie? Natomiast tego etapu RPG-ów izometrycznych, kiedy wychodziły właśnie Fallouty, Baldur's Gate, Icewind Dale i tak dalej, w Star Warsach nie było. No więc może pora to nadrobić. I słuchajcie, jest... RPG izometryczny bez walki w Star Warsach, jak Disco Elysium biorę. A jak nie, nikt na to nie wpadnie, to kiedyś siądziemy z Piotrem i napiszemy coś takiego. Zgarniemy duży hajs na produkcję. Znaczy, tak, i równie duży hajs wydamy na licencję, więc wyjdziemy na zero, a jak nas puszczą w skarpetach, to mam nadzieję, że... To przynajmniej powiemy, że będzie warto. Że wesprzecie Piotra na Patronite. Będziesz taką klaurą, chciałem zachęcić. No, tak. Wspierajcie bibliotekę Osus, kochani. Piszcie też te hasła, bo Piotrek non-stop na tym Instagramie mnie już padaka bierze, jak na Instagramie widzę. Tylko 17 haseł na Osusie dzisiaj. Nie no, mega, mega kibicuję projektowi. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo za zaproszenie. Dziękuję ci, Piotrek, za inaczej.
Dziękuję Ci, Piotrek, za zaproszenie, a dziękuję Wam bardzo za odsłuchanie. I za oglądanie na Twitchu, który wyłączyłem, bo mnie czat rozpraszał, więc... Nie gadam już więcej, nie gadam głupot. Mam nadzieję, że się spotkamy niebawem. Może się umówimy, Piotrze, na jakieś streamowanie na Bibliotece Osus? No może tak. I byśmy coś pograli na żywo. No ja może bardzo, tak, chętnie. Bardzo chętnie. Także słuchajcie, kończ właśnie. Dobra, to ja Wam też bardzo, bardzo dziękuję za słuchanie. Mam nadzieję, że taki podcast z wideo ewentualnie, jeśli go wmontuję wideo, to Wam się spodoba. Jeśli oczywiście oglądacie to na YouTubie, jeśli słuchacie na jakichś tam podcastowych usługach, no to bez wideo, ale myślę, że Wam się tego będzie miło słuchało. Tymczasem my się z Wami już żegnamy. Uśmiechajcie się często, uważajcie na siebie i niech moc będzie z Wami. Trzymajcie się. Niech moc będzie z Wami. Pa, pa. Czekaj, mikrofon weźcie liniowe. Opowiedz coś. Coś? Opowiedz coś mądrego. Nie ma. 404 nie znaleziono.